Tak, jedziemy, jedziemy. Wszystko tu idzie w jednym ciągu. Ale tu jedna linia po tamtej stronie kolejowa. Ale tutaj koło mnie. No i ja pod tą koleją jadę. Już się zaczyna taki przełom tej Łaby. W zeszłym roku tutaj byliśmy na majówce i spacerowałem tam po tych wzgórzach po drugiej stronie rzeki, a obecnie jedziemy po tej. Wiatr cały czas wieje z przodu, mordę wiatr, ale nic już nie widzę. Zamiast z wiatrem, to tylko pod górę, albo zmieni kierunek i będzie pod wiatr i pod górę. Tutaj ciekawa sprawa, ścieżka prowadzi po schodach w dół. O, stamtąd przyjechałem, południowy kierunek, tutaj jest wzgórze zamkowe. Ale 1,5 km odległości i 30 w górę to mi się nie chce. Tam jakaś kama, zapora, śluza. No i to wzgórze. I za chwilę będzie w centrum Ustki. I już za Ustki nad Labem dalej w mordę wiatr. Chyba założę jakiś polarek, bo cholera zimno. No ale widoki zobaczcie sami. Piękna sprawa. No i taka ścieżka w dolinie rzeki. Super. Nic tylko jechać. Już 14:30 i 55 km za mną, tempo słabe ze względu na wiatr w mordę, ale już widać znamiona czeskiego Szwajcarska. Minąłem miejscowość Leczyn. Więc zjeżdżamy już w ten rejon tych majestatycznych skał. Do Chełmska około 10 km. Tam planuję zjeść obiad, a następnie będzie wspinaczka, kurde, do czeskiej kamienicy. Thank you.
to sposobem żegnam się jeszcze z Wabą. Po ponad 400 km pedałowania wzdłuż tej rzeki od Łabskiego Szczytu aż tutaj do Chreńska. Odbijam na wschód i będę jechał później na Zgorzelec. Także bye bye Laba, ale to jeszcze nie koniec wyprawy. Wjazdy w czeskiej Szwajcarii. Bardzo przyjemny. Do noclegu około 10-13 km. Także może damy radę. Dzień dobry, 3 maja, środa, ostatni dzień wyprawy, zostało 70 km do Zgorzelca. Właśnie tutaj po noclegu, śniadaniu podjechałem z tej dolinki, której już nie widać. Tam był nocleg, miejscowość Studeny, nieopodal czeskiej kamienicy. No i dzisiaj 70 km, pociąg o 18.35, także teoretycznie jest trochę czasu, bo 10 godzina. No i cóż, ruszamy, jeszcze chyba dwa podjazdy takie cięższe, później Niemcy, no i później Polska. Jak uda się wsiąść do pociągu, to w domu będę około 22.00. A więc w drogę. Generalnie jazda przez te czeskie przygraniczne wioseczki. Wcześniej było jeszcze ładniej, bo były strumienie, ale było dużo podjazdów. Strumienie rzeczki wzdłuż drogi. Ale było dużo podjazdów, ostrych zjazdów. Bez GoPro nie ma szans tam nagrywać. No. Więc tak to wygląda. Tam górki jakieś jeszcze, ale niedługo z nich wyjedziemy i wjedziemy do Niemiecka. Niemieczka. Także zaraz będzie bye bye Czech Republic. I już wjechaliśmy se do Niemiecką. No i tutaj też ładnie, trzeba powiedzieć. No bo i czym ma się różnić krajobraz na przestrzeni kilku kilometrów? No to teraz dobijemy za jakiś czas tam do Odry i wzdłuż tej rzeki po niemieckiej stronie aż do Zgorzelca. I tak oto dotarłem do granicy polsko-niemieckiej na Nysie Łużyckiej, która tam sobie spokojnie płynie.
No i jedziemy na ten zgorzelec. Tutaj większy ruch turystyczny, rowerowy. Szlak od Ranysa bodajże. Strach się bać, jak wszyscy wpadną na pomysł z tego szlaku zjechać w Zgorzelcu na pociąg. Będziemy pedałować wtedy do rana. No ale na razie jest pięknie. Widać lasy, zieleń i żółć. I zjazd. Proszę Państwa, stało się, wjeżdżamy do Polski, do Zgorzelca. Także nasza wyprawa, wymaga przychodnika, teraz zmagania z pociągami, ale to już inna historia.